prawdziwym kwasie chlebowym. Można nawet pokosztować wędlinę. Tak, weźmiemy. Dobra propozycja na dzisiejszy dzień. Uwędzone też na. O, piwko się napijemy jeszcze. Nie. Jedna. To jest kwas chlebowy. A, kwas chlebowy. A co by nam pani tak poleciła, że takie litewskie, nie polskie, nie radzieckie? Nie, bo to wszystko litewskie. Wszystko, no ale takie, że nie. Typowe? Typowe. O, ta kiełbasa ładna, nie? Aha, wiesz co, to gdzie się na rynek? Że tylko na Litwie. Wiesz co, no was takiego nie ma, to oryginalny litewski. Dawać. U nas sprzedają, ale takie. Tak. No, poprosimy jeden taki. To do mnie zawsze cicho bądź. Dobra? Zamówiliśmy na Ukrainę, przywędrowaliśmy i tu mamy te gołąbki z kaszą. No, bierz. To też. A to co to jest? To kiełbasa wieprzowa. I pewnie barsz ukraiński. Spróbujemy, to weźmiemy. Bo ja nie mam rąk. Mogę lewić jak łapy. Gołąbki z kaszą, ile sobie dobrze przypominam, one się nazywają po ukraińsku gołąbki. Nie, nie, to pasteryzowane. A jest to... Tak można kupić. Można jagody na dużej butelce, jeżeli pani ma czas, to jagody. W Polsce robione, zwłaszcza na wschodzie. Tak, i te gołąbki są wspólne dla naszych kuchni. To prawda, w miastach, w centralnej Polsce częściej robi się gołąbki z ryżem. Dobra, a to co to jest? To kiełbasa wolowa? Też. No, to weźmiemy jedną też. Rzecz, która łączy nas. Przestań, nie dotykaj paluchami, no już. To już nasze. No dobrze, nasze, no. Żona w szale zakupów i ja też. Pani, co ten kawałek weźmiemy też? Wszystkiego trzeba popróbować. Gołąbkom z kaszy nie odpuszczamy. To jest salami? O nie. Tak, to jest salami, ale jeszcze jest druga jest salami. To takie haraszeje. No tak. O, to. Dobra, weźmiemy to, okej. Coś jeszcze? I z tamtych rzeczy coś jeszcze, dobra? Nie, już wystarczy. Ale to, kurczę. Po co już mamy to. Mamy? Ja jeszcze dam spróbować wołowiny dla was, dobra? Dawać wołowinę. Tylko przyjdziemy później, dobra? Zapłacimy i przyjdziemy. To było bardzo fajne kiełbasa. O, dawa. To całą. Uważaj, nie przerwę. Chcesz tą wołowinę? Dawaj wołowinę, no. To jest jedyna okazja, żeby się... To bo kolejka się robi. Nic strasznego, proszę. No, taka była kiełbasa z orzechami. Z orzechami. Dla kogo da, to wszystkie brali. Da dla pani spróbować? Nie, to już nie. Niech pani zapakuje, już zapłacimy. Jakiej cenie jest słonina? A te takie ładne? Tak, no. Kolejka się robi. A to? Co to? To kabanowskie wieprzowe. No to tak. Wystarczy? Na dzisiaj tak. No jutro na ostatni, dzięki. Dobra, to wszystko. Dziękuję bardzo. Chyba, że jeszcze ma pani coś dobrego. Już jest wszystko, wszystko mam. Jesteśmy w Turcji. To się nazywa cigara beleki. Jest to ciasto, które po greczku nazywa się mańczka. Tak, prosimy. Dobra, dziękujemy bardzo. Później podejdziemy. To jest takie ciasto. Zawija się z tego coś, co...